Zdrowia! No, w ciekawych czasach żyjemy, kiedy Miss Michigan, korona Miss Michigan jest zabierana tylko dlatego, że Miss, czyli panienka, panna, miała czapeczkę taką jak ta. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest sytuacja dosyć nieprzyjemna. Miss USA, no to ta organizacja, która wybiera tam ładne dziewczyny, inteligentne dziewczyny, i wcześniej są wszystkie te wybory stanowe. No i była taka Chinka, Cathy Ju. Cathy Ju, ona jest konserwatystką. No dużo Chińczyków w sumie jest konserwatystami. Oni wyrośli w tych w Chinach, powiedzmy, no mieli jakieś tam pieniądze, żeby wyemigrować, czy nie mieli pieniędzy. No z komunistycznych Chin jest dosyć dużo, z Tajwanu jest szczególnie konserwatyści, no oni troszeczkę byli biedniejsi niż z tych komunistycznych Chin. W Ameryce jest dużo ludzi z Chin, którzy byli wysyłani na przeszpiegi, żeby się uczyli i tak dalej. Mają dużo lojalności, no ale to jest kompletnie sprawa na inny temat. W każdym razie Cathy Ju. Dziewczyna założyła parę czapeczkę, jest za Trumpem, jest za konserwatystami, jest za partią republikańską i tak dalej. No i to się nie spodobało komu? No lewakom w organizacji Miss USA. No i zabrali jej koronę stanową z Michigan. Dlaczego jej zabrali? No powiedzieli, że w zasadzie ona jest rasistką, ksenofobistką, homofobem i tak dalej, i tak dalej. No antymuzułmanką. No i miała takie na Twitterze swoje rozpiski, nie dosyć takie czułe na inne rasy. Dwa takie posty, które miała na Twitterze, to były, jeden to był to, że pisała, że w zasadzie na temat czarnych, no, na temat Murzynów, pisała, że Murzyni powinni zreperować siebie, zanim będą pokazywać palcami wszystkich innych. No o co to chodziło? No chodziło o to, żeby black on black violence, czyli czarni, którzy zabijają czarnych, czy po prostu przestępstwa czarnych względem czarnych, no to są tak duże, że w zasadzie ona napisała, weźcie się za siebie, no i wtedy miejcie pretensje do wszystkich. Liberałowie, socjaliści, demokraci, co mówią? No mówią, że ona jest rasistką, że takie rzeczy, no to nie wypada mówić, że to jest nieładnie. No ona napisała tylko, żeby sprawdzić statystykę. No i statystyka faktycznie jest taka, że dużo tych przestępstw właśnie jest w tych gettach, gdzie 80% dzieci, powiedzmy, nie ma ojców, że wtedy rodzina się rozpadła kompletnie. Kościół się tam rozpadł w latach 1920-30, to Murzyni mieli większy był procent małżeństw, no bo oni byli dosyć bogobojni, oni chodzili do tego kościoła, do tych swoich zborów, śpiewali i tak dalej, no i uczciwie żyli. Później w ramach tych reparacji 70 lat temu za niewolnictwo, to państwo się za nich wzięło, no i tak się wzięło, że po prostu bezrobocie jest nieprawdopodobne, no bo tam nie ma moralności, tam te dzieciaki wyrastają, nie wiedzą, co jest dobre, co jest niedobre, no a zawsze tam, gdzie jest jakaś taka bida, no to narkotyki i różne przestępstwa są magnesem dla marginesu, no i ten margines się robi coraz większy, także w Ameryce te wszystkie przestępstwa, jakby podzielić, no to jest parę kilometrów kwadratowych tylko w kilku miastach. Także niektóre miasta to po prostu są dzielnice latających noży i strzelających. No i ona to napisała jako Chinka. Młoda dziewczyna, ona miała 5 lat, kiedy przyjechała do Ameryki, skończyła studia, uczyła się, ma swój jakiś taki show, ma 80 tysięcy ludzi na Instagramie i na Twitterze, no i za to ją skasowali. No ta cała ta grupa liberałów, socjalistów z Miss USA i tej organizacji wywaliła. Drugą sprawę to powiedzieli, że ona jest antymuzułmańska, że ona że nienawidzi muzułmanów, a ona jedyne co miała swoją wpiskę, to miała wpiskę dlatego, że napisała, że dlaczego ma próbować hijab,
zdejmować hijab, no bo na studiach, tam kiedy była na studiach, to była dzień hijabu, czyli dzień muzułmanizmu, czyli te powolutkie takie gotowanie idiotów ateistycznych, tak? No bo Ameryka, cała lewica to zawsze mówi, że religia jest niszczy ludzi, no to pcha ludzi w kierunku ateizmu. No, jak wiadomo, każdy normalny wie, że jeżeli nie wierzysz w nic, no to we wszystko uwierzysz. No i w Ameryce teraz tak jest, że ludzie, którzy w nic nie wierzą, zaczynają wierzyć we wszelakie brednie, we wszelakie idiotyzmy. No i był ten dzień hijabu, no i jak ona tam poszła na te spotkanie, to jej zaproponowali, ona odmówiła założenia, no to powiedzieli, że ona jest, powiedzmy, antymuzułmańką. No jak można powiedzieć, że jeżeli ktoś, no to jeżeli by muzułmańcy by powiedzieli załóż krzyż, to ona by miała założyć krzyż, jeżeli by nie lubiła. No oczywiście, że ona by miała prawo odmówić krzyża, tak? No i Chinka konserwatystka, także, że white power wygląda na to, że teraz to Chińczycy to jest biała siła. No już ta wojna klas i wojna ras osiąga swoje szczyty. No i ona w tym Twitterze napisała, że czy to jest moda, czy to jest po prostu przyszykowywanie kobiet na spokojnie do przyszłego przymusowego noszenia. No i miała w sumie rację. Także za tą statystykę ją wywalili, za ten hijab ją wywalili, no i za to, że czarni zabijają czarnych. Oczywiście Ilhan Omar, muzułmanka, ona może wszystko. Ona może pluć na Amerykę, może pluć na konstytucję, no bo ona jest chroniona. Ona po prostu niszczy Amerykę od środka i socjalistom to pasuje. No ale Katy Dżu, no ona nie może. Lewactwo rozpiernicza wszystkich. Teraz ostatnio po prostu i wszyscy milczą. Najgorsze jest to, że wszyscy milczą i oni tłumaczą, że musi być tolerancja. Jaka tolerancja? I teraz chodzi o Polaków. Polacy musicie się opamiętać. Opamiętajcie się, jeżeli głosujecie na demokratów, no to jest naprawdę coś makabrycznego. Wyjeżdżając z Polski socjalistycznej, tak jak ta Chinka wyjechała z komunistycznej, z natury powinniście być konserwatystami. Z natury powinniście mieć coś takiego w sobie jak Bóg, honor i ojczyzna, czyli powiedzmy rodzina, uczciwość i naród, tak? No jest to coś tak ważnego, że po prostu to jest dziwne, żeby Polacy niektórzy nie czuli. No a dużo Polaków w Ameryce jednak głosuje. Sporo ludzi nawet głosowało na te kretyńskie wiosny czy jakieś inne homoseksualne grupy partyjne. Socjaliści nie lubią Kubańczyków, powiedzmy. Nie lubią Kubańczyków, no bo sporo Kubańczyków, którzy jest w Ameryce, no to są właśnie konserwatystami. Oni przeżyli ten socjalizm, ten raj socjalizmu. No oczywiście tam sporo wśród Kubańczyków było bandziorów, których wysłał, powiedzmy, Castro, wypuścił z więzień. No i oni wylądowali w Ameryce i później te Miami Vice i te większość tych afer, te filmy, jakie tam były i te narkotyki, no to się wszystko zaczęło z tych bandziorów kubańskich. Także to jest przykre. No ale 80-90% tych Kubańczyków, który wyjechała przyjechała do Ameryki, no to ciężko pracująca grupa, ludzie, którzy po prostu mieli szansę zrobienia jakiś karier, czy pracowali ciężko fizycznie, czy umysłowo, no ale jednak doceniali tą swobodę, tą wolność wypowiedzi, wolność do posiadania broni, wolność do kupowania domów i tak dalej. No to wszystko, czego na Kubie nie mieli, no to mają. Tak samo ta Chinka. Chinka docenia tą wolność wypowiedzi, wolność do posiadania broni, czy wolność do posiadania posiadłości jakichkolwiek. To jest to, co komuniści zawsze prędzej czy później zabierają, te trzy podstawowe rzeczy. Rozpierniczają rodziny, rozpierniczają naród. No a Polacy głosują bardzo często właśnie na socjalistów. Także jeżeli jesteś w Polsce,
nie głosuj, nie głosuj. Wolność słowa ostatnio w Ameryce, no to jest tylko dla socjalizmu. Jeżeli się z nimi zgadzasz, no to możesz mówić wszystko i wszędzie. Ale jeżeli się nie zgadzasz, no to już wtedy nie. W zasadzie to socjalista to określa w ten sposób. Wszystkich, których nie lubię, są po prostu rasistami i faszystami. Teraz te określanie, przyklejanie tych nalepek, szczególnie białym, na liście do odstrzału to są biali przede wszystkim. Biali ludzie w średnim wieku, mężczyźni, heteroseksualni, ojcowie dzieciom i tak dalej, no to oni są na odstrzale. Kto jest najlepszy dla socjalistów teraz? No nielegalni emigranci z Ameryki Południowej i z Afryki, no bo oni zawsze będą jednak uciekają z krajów, gdzie socjalizm nigdy nie zadziałał, przyjeżdżają do kapitalizmu, który ma jakieś swoje minusy oczywiście, no ale jest to miejsce, gdzie ludzie jednak patrzą się na Amerykę, na punkt odniesienia. No i przyjeżdżają i co chcą robić? No chcą robić to, żeby zmienić to, żeby była Wenezuela, tak? Czy ZSRR, tego rodzaju. Nawet Indianie z Indii, czyli ci z kropkami na czole, a nie z łukami, no to w większości też są konserwatystami, tak? Także, że te z dalekiego wschodu, ludzie z dalekiego wschodu, ogólnie rzecz biorąc, większość ludzi ma w sobie konserwatyzm, szacunek dla słowa, szacunek dla konstytucji, dla prawa, dla instytucji państwowych, wolność wypowiedzi. No wolność wypowiedzi to gwarantuje to, że jest opozycja, a jeżeli jest opozycja, to mają być dwie partie, a w każdym socjalizmie jest po prostu tylko jedna partia i nie ma opozycji. No i w tym wypadku, kiedy nie ma opozycji, no to są frakcje w tej głównej partii, no i później się kończy to strzelaniem. Także ta wolność słowa i wypowiedzi musi mieć dwie partie, musi mieć opozycję i opozycja musi mieć prawo do powiedzenia. Socjalizm dzisiaj w Ameryce osiągnął to, że po prostu jest zakrzykiwanie, zahukiwanie, wyniszczanie, tak jak właśnie Katy Dżu, wyniszczyli ją, bo powiedzieli, że ona ma zdanie inne niż socjaliści. No to to jest zamordyzm największego stopnia. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, naciśnij dzwoneczek. Jeżeli masz czapeczkę, bądź dumny. America first, make America great again, czyli Ameryka jest pierwsza, a nie ostatnia. I Ameryka będzie znowu wspaniała. Do następnego.